Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale po krótkiej przerwie. I po tej przerwie zrobimy sobie czytelnicze podsumowanie z minionych 2 miesięcy, czyli z września i października. Jeżeli chodzi o te ostatnie miesiące, to jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie, że no nie czytało mi się za dobrze w tym czasie. Miałam trochę takich osobistych spraw na głowie, które gdzieś tam zaprzątały moje myśli i ciężko było mi się skupić na książce. Ale też przygotowując się do tego filmu, to znaczy wiecie, gdzieś tam zbierając listę tych książek, które w tym czasie czytałam, uświadomiłam sobie, że w sumie nie czytałam zbyt dużo dobrych książek. Większość z nich była albo taka mocno przeciętna, albo wręcz słaba. I być może to też spowodowało taki mój zastój czytelniczy dosyć mocny. Po prostu ciężko mi było trafić na dobrą lekturę. Także tutaj od razu na początku poproszę Was, jeżeli macie jakąś książkę, która w ostatnich miesiącach zrobiła na Was ogromne wrażenie i możecie ją polecić z taką całą świadomością tego, że jest to naprawdę dobra, wciągająca książka, to bardzo poproszę, bo brakuje mi no właśnie takiej historii, w którą mogłabym się totalnie zaangażować i wiecie, przepaść w niej na długie wieczory, żeby po prostu się na niej w pełni skupić i oderwać od rzeczywistości. Więc jeżeli macie coś takiego, to bardzo chętnie przyjmę polecajki. Idealnie jakby ta książka była dostępna na Legimi, ale wiemy jak obecnie sytuacja z Legimi wygląda, więc z tym może być różnie. Natomiast jeżeli chodzi o książki, które czytałam, to jest ich chyba 9. No i może zacznę tak w miarę chronologicznie. Oczywiście nie wszystkie z nich mam w formie papierowej, ponieważ ja zwykle czytam no, dosyć sporo książek, przynajmniej połowę zazwyczaj tych, które czytam w danym miesiącu, czytam w formie elektronicznej właśnie na Legimi, no ale tak jak wspomniałam na początku, z Legimi teraz różne rzeczy się dzieją, więc nie wiem, jak to będzie w kolejnych miesiącach. Wrzesień zaczęłam od przeczytania bardzo popularnej książki i jest to książka Lisy Jewell, Nic tu nie jest prawdą. Jest to thriller opowiadający o 2 kobietach, które poznają się przypadkiem, a okazuje się, że obchodzą urodziny w tym samym czasie. No i w związku z tym postanawiają nawiązać jakąś relację. Jedna z tych kobiet jest również znaną podcasterką i właśnie historia tej drugiej z kobiet będzie takim głównym tematem jednego z podcastów. No i dzięki temu dowiemy się wiele na temat przeszłości właśnie jednej z tych bohaterek. Sięgnęłam po tą książkę, ponieważ słyszałam o niej bardzo, bardzo dużo dobrego, że jest to niesamowicie wciągający, dobry thriller. No i niestety trochę się rozczarowałam. Ja mam też chyba jakiś osobisty problem, szczerze mówiąc, z takim wątkiem podcastowym w książkach. Trochę się śmieję, ale ten wątek też pojawiał się w książce Mam do Pana kilka pytań Rebeki McKay i też nie do końca mnie wtedy przekonał. I tak samo było tutaj. Ale już z drugiej strony, tak w ogóle, wiecie, trochę odchodząc od tematu, a trochę jednak nie, trochę nawiązując tak naprawdę. Oglądałam też jakiś czas temu, też bardzo popularny ostatnimi czasy serial na Netflixie, Nikt tego nie chce, chyba taki jest tytuł. I tam właśnie też główna bohaterka prowadzi podcast. I jakoś w serialu ten wątek mi się podobał. Natomiast w książkach coś mi zgrzyta. Jakoś w książkach to do mnie do końca nie trafia. No i tak właśnie było też w przypadku książki Nic tu nie jest prawdą. Mimo tego, że ta historia no, rozwija się później i rzeczywiście tam wychodzą na jaw różne sekrety, które gdzieś tam pchają tę fabułę do przodu, to po prostu, nie wiem, nie mogłam się totalnie wkręcić, zaangażować. Było mi zupełnie obojętne to, co się tam dalej wydarzy. No i zupełnie nie miałam takiego poczucia, jak właśnie inne osoby, które o tej książce mówią, że była to bardzo, bardzo wciągająca i angażująca historia. Niestety jakoś sposób prowadzenia tej historii, sposób narracji, być może też język, czy nawet bohaterki, to wszystko było dla mnie jakoś nie bardzo ciekawe i nie bardzo angażujące i niestety trochę się męczyłam czytając tę książkę, tak naprawdę ledwo ją skończyłam. Skończyłam ją właściwie tylko dlatego, że jest napisana lekko i ma krótkie rozdziały i po prostu szybko się ją czyta, to nie jest tak, że gdzieś tam się utknie i nie chce się ruszyć dalej, tylko nawet mimo tego, że nie do końca byłam zainteresowana fabułą, to jednak te kartki przewracały się szybko. Więc właściwie skończyłam ją tylko dlatego, ale niestety było to rozczarowanie, bo po opiniach innych osób spodziewałam się, że ta historia po prostu bardziej do mnie trafi. Później zmieniłam trochę klimat na nieco weselszy i poszłam w romanse. I przeczytałam książkę, która już od jakiegoś czasu była na takim moim mentalnym TBR-ze, a jest to książka Ali Hazelwood, Love on the Brain. Ja kiedyś czytałam inną książkę tej autorki i ona mi się całkiem podobała i ta również była takim przyjemnym romansem. W ogóle to, co powiedzmy w jakiś sposób wyróżnia książki tej autorki, to jest to, że ona jest naukowczynią i właśnie jej romanse to są takie historie, które dzieją się w środowisku akademickim. Oczywiście nie jest to najważniejsza część tej książki, nie są to jakieś takie bardzo naukowo rozwinięte wątki, natomiast rzeczywiście to wszystko w takich akademickich okolicznościach się dzieje. I tutaj mamy bohaterkę, która dostaje posadę inżynierki w NASA i ma projektować takie specjalne kaski dla astronautów właśnie, którzy wybierają się na misje kosmiczne. Ale główną kwestią, która nie pozwala jej się do końca cieszyć z tego sukcesu zawodowego, jest fakt, że będzie musiała ściśle współpracować z mężczyzną, z którym nie ma dobrej
geografia i historii. Oni znali się na studiach, razem studiowali, natomiast no właśnie nie za bardzo się lubili. Oczywiście jest to historia romantyczna, więc myślę, że można się zdecydowanie spodziewać, w jaką stronę się to potoczy. I bardzo ważnym wątkiem w tym wszystkim, właściwie taką najważniejszą cechą, powiedzmy, określającą Bi, czyli główną bohaterkę, jest fakt, że ona jest ogromną fanką Marii Skłodowskiej-Curie, co jest wspaniałe, bo Ali Hazelwood nie jest polską autorką, a oczywiście tutaj taki mocny polski akcent się pojawia. I prowadzi taki fanpage na Twitterze, co zrobiłaby Maria, chyba coś takiego to się nazywa, no i tam właśnie padają różne takie pytania naukowe, ludzie radzą się jej w różnych kwestiach i ona rzeczywiście zgromadziła wokół siebie taką społeczność, ale jest tam anonimowa, więc nikt nie wie, kim osoba ukrywająca się za tym nickiem tak naprawdę jest. No i ona też prowadzi taką dosyć prywatną rozmowę z innym użytkownikiem, którego tożsamość też nie jest znana. Także to jest taki, powiedzmy, wątek trochę poboczny, ale jednocześnie też jest bardzo ważny dla całej tej fabuły i no, był takim ciekawym smaczkiem po prostu. I o ile wiecie, no jest to romans, więc tutaj absolutnie wszystkie wydarzenia są bardzo przewidywalne, wiadomo do czego ta historia zmierza, wiadomo co się tutaj mniej więcej wydarzy, oczywiście bez szczegółów, no ale no nie jest to w żaden sposób zaskakujące. To jednak czytało się to bardzo przyjemnie. Ja właśnie tak samo w tej książce, jak i w tej poprzedniej, tej autorki, bardzo lubiłam fakt tego, że rzeczywiście tutaj są te około jakieś tam akademickie smaczki. Zawsze jest to ciekawym dodatkiem. Tutaj mamy właśnie kwestię pracy w NASA, także było to naprawdę bardzo ciekawe. Oczywiście, że chciałabym, żeby to było rozwinięte bardziej, ale z drugiej strony wiedziałam, po jaką książkę sięgam, wiedziałam, że jest to romans, więc też no, nie liczyłam na zbyt wiele. Natomiast czytało się bardzo przyjemnie, fajne na odstresowanie się, na odmurzenie. Ogólnie, jeżeli lubicie takie właśnie lekkie romanse, no to polecam. Myślę, że się tutaj fajnie sprawdzi. Później znowu zmieniłam klimat, bo zbliżaliśmy się już powoli do października i to jest taki miesiąc, który kojarzy się z Halloween, z takimi spooky rzeczami, więc stwierdziłam, że sięgnę po książkę w takim klimacie. I był to zbiór opowiadań Przeklęty Królik. Podchodziłam do tych opowiadań tak z mieszanymi odczuciami, ponieważ słyszałam różne opinie i to bardzo skrajne. Jedne osoby były zachwycone, a innym ta książka zupełnie się nie podobała. No i niestety ja jestem w tej drugiej grupie. Liczyłam trochę na to, że ten zbiór opowiadań będzie podobny do Grobowej Ciszy i Żałobnego Zgiełku, który powtarzam bardzo, bardzo często w ciągu ostatniego pół roku na moim kanale, mimo że samą książkę czytałam z 2 lata temu chyba. Ale tamte opowiadania rzeczywiście były oryginalne, niepokojące, takie wiecie, jeżące włosy na głowie i rękach. I jednocześnie one gdzieś tam ze sobą się łączyły i przenikały w taki nieoczywisty sposób. No i trochę podobnych klimatów oczekiwałam tutaj. Ale niestety większość opowiadań z tego zbioru była dla mnie taka, że ja miałam trochę ciarki, ale żenady, a nie strachu. Bo czytałam i dosłownie nie dowierzałam w to, co czytam. I taką chyba najbardziej absurdalną historią tutaj było opowiadanie Głowa. Nawet nie będę Wam streszczać, o czym ono było, ale po prostu czytałam i ja nie wierzyłam w to, co czytam. Naprawdę byłam zażenowana tym, jak ta historia się potoczyła i nie wiem, co właściwie miała wnieść, co miałam z niej wynieść. Gdybym miała wskazać jakieś opowiadania, które mi się podobały, to chyba najlepsze było według mnie ostatnie, które swoją drogą ma też bardzo silny polski wątek, co było dla mnie zaskakujące, ponieważ ono właśnie było takie najbardziej niepokojące, najbardziej takie klimatyczne i właśnie gdyby wszystkie te opowiadania były utrzymane w takim klimacie jak to ostatnie, to myślę, że ten zbiór spodobałby mi się bardziej. I podobało mi się jeszcze opowiadanie, które miało tytuł, zdaje się, Ucieleśnienie, wydaje mi się, ale nie jestem pewna, zaraz zobaczę. Cieleśnienie. Samo w sobie to opowiadanie też było dosyć absurdalne i też momentami miałam takie, że o co tutaj właściwie chodzi, ale jest też jednym z nielicznych, z którego rzeczywiście można wynieść jakąś ważną myśl. I tutaj mamy wątek tego, jak traktuje się kobiety, które zachodzą w ciążę i są samotnymi matkami, nie mają później partnera, to dziecko wychowuje się bez ojca i jak takie kobiety są oceniane przez społeczeństwo, więc mimo że sama forma tego opowiadania też była taka dla mnie nie do końca w moim guście, nazwijmy to, o tyle tutaj rzeczywiście ten przekaz był bardzo ciekawy i taki bardzo wyraźny i bardzo dobitny. Także to na pewno też jest takie opowiadanie, które zwróciło moją uwagę. Cała reszta myślę, że spokojnie do zapomnienia, do pominięcia, a najbardziej chyba właśnie takim żenującym, które najbardziej mnie, no nie wiem, tak po prostu zniesmaczyło, było to opowiadanie Głowa. Także to tyle, jeżeli chodzi o Przeklętego Królika. Niestety nie zostałam fanką tego zbioru opowiadań. Jedna chyba z lepszych książek, które przeczytałam w ciągu tych ostatnich 2 miesięcy, to reportaż Państwo Gotwińscy, Zwierzęta i ich Ludzie. To jest oczywiście reportaż, tak jak no myślę, że tutaj jest to dosyć oczywiste z samego tytułu, na temat wrocławskiego zoo, czyli chyba najsłynniejszego zoo w Polsce, całej jego historii, ale właśnie też jego wieloletnich dyrektorów, czyli Państwa Gutwińskich, Hanny i Antoniego. No i rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo wiele ciekawych informacji dotyczących funkcjonowania tego, co się znajduje. To, co było dla mnie chyba takim największym zaskoczeniem,
jest to, że to zoo było takim ośrodkiem politycznym tak naprawdę w czasach komunistycznych, w czasach powojennych i jak wielką rolę tak naprawdę odgrywało właśnie, jeżeli chodzi o taką scenę polityczną. I momentami niestety trochę tej polityki było tutaj dla mnie za dużo, bo tutaj też mamy wątki o tym, jak właśnie Hanna Gocylińska wstępuje do partii, jak tutaj toczone są wybory różnego rodzaju, także są też takie wątki i oczywiście ta książka ma tytuł Państwo Gocylińscy, więc oczywiście, że ona będzie o nich i troszkę o ich biografii. Natomiast chciałabym, żeby było tutaj jednak więcej o samym zoo, o jego funkcjonowaniu, o zwierzętach, o tym, jak były tam traktowane, jak się je pozyskiwało, jakie miały warunki. Oczywiście te informacje też tutaj są, natomiast momentami wydaje mi się, że zostały gdzieś tam zepchnięte na drugi plan, a najważniejsze są te wątki polityczne. I zgadzam się, że one były bardzo ważne, bo sama nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ważne było zoo w kontekście polityki naszego kraju. Natomiast no, troszkę też jednak czego innego oczekiwałam sięgając po tę książkę, ale to nie zmienia faktu, że to jest naprawdę dobry reportaż, bardzo rzetelny. Tutaj jest mnóstwo takich starannie wyselekcjonowanych informacji. Są też wywiady właśnie z Gocylińskimi, co było dla mnie szokujące, bo nie byłam świadoma, że autor zdążył z nimi porozmawiać, ponieważ obecnie już niestety nie żyją. Ale są też tutaj właśnie wywiady z nimi i ich komentarze co do tej książki. Są też wkładki zdjęciowe. Także naprawdę, jeżeli kogoś interesuje, czy to właśnie taki portret państwa Gocylińskich, czy samo to zoo, czy jak działało właśnie kiedyś na przestrzeni lat i dlaczego właściwie to zoo we Wrocławiu jest tak ważne, no to bardzo gorąco polecam. Mimo kilku takich momentów gdzieś tam przestoju i dłużyzn, właśnie głównie tych politycznych, to wciąż uważam, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy reportaż. Kolejna książka to Jestem fanką i to jest książka, o której słyszałam też różne opinie. Kilka osób mi pisało, że są bardzo ciekawi mojej opinii po przeczytaniu tej książki. I zastanawiam się dlaczego, bo ta książka, myślałam, że ona będzie jakaś taka bardziej przełomowa, bardziej jakaś taka może kontrowersyjna, a właściwie nie jest. To jest historia kobiety, która jest zakochana i uwikłana w romans z mężczyzną, który nie dość, że ma żonę, to ma jeszcze inną kochankę. I ta inna kochanka jest znaną influencerką i ta druga kochanka, strasznie skomplikowane, podgląda jej życie właśnie w social mediach. I to jest trochę też historia o takiej obsesji na temat pokazywania naszego życia prywatnego w internecie, na temat tego, jak łatwo później takie informacje na temat drugiej osoby znaleźć, ale właśnie też obsesja na punkcie mężczyzny, mężczyzny, który tak naprawdę w ogóle nie dba o tą drugą osobę, ponieważ ma dwie kochanki i żonę i tak naprawdę wiadomo, jest jedynym wygranym w tej sytuacji. Ale to, co mnie zaskoczyło, to to, że ja teraz po, no nie wiem, półtora miesiąca od przeczytania tej książki właściwie nic z niej nie pamiętam. Pamiętam, że ona miała też mega krótkie rozdziały. Te rozdziały miały tak jakby kawałek zdania i one później nawiązywały do treści. Natomiast takich szczegółów, co tam się wydarzyło, jakichś takich po prostu smaczków dotyczących fabuły, za bardzo nie pamiętam. Więc z jakiegoś powodu ta książka zupełnie nie utkwiła mi w głowie. Jak sobie przeglądałam swoje Goodreads teraz, to widziałam, że oceniłam ją na 3,5 gwiazdki, więc całkiem wysoko, no ale nie wiem właściwie czemu i nie jestem w stanie teraz tego w żaden sposób sensowny uzasadnić, bo po prostu tej książki za bardzo nie pamiętam. Oglądałam też później serial na Netflixie Reniferek, który też poruszał taki temat właśnie stalkingu, social mediów i takich kwestii. Gdzieś tam mi się te rzeczy zlewają i będzie tutaj jeszcze jedna książka, która trochę mi się zlewa z tym serialem, chociaż tematycznie nie jest w ogóle podobna, ale jest podobna ze względu na jeden temat i później do tego dojdę. No i nie wiem, być może te wszystkie trzy rzeczy tak jakoś się w mojej głowie zlały, że ciężko mi odróżnić, co właściwie było czym. Ale nie wiem, nie wiem teraz tak, szczerze mówiąc, nie wiem, czy mogłam tę książkę polecić, bo po prostu zupełnie nie utkwiła mi w pamięci. Kolejna rzecz, i też to jest jedna z tych lepszych książek, które w tym czasie przeczytałam, to historia Nasze podmorskie żony. I ta powieść jest reklamowana jako horror, natomiast to nie jest do końca horror. To znaczy ona jest rzeczywiście taka niepokojąca, trochę taka jakby za mgłą, bo tutaj akcja jest podzielona na dwie części jakby. To znaczy mamy z jednej strony historię kobiety, która jest bielożką morską i bierze udział w jakiejś misji, gdzie mają zjechać do jakiegoś tam rowu, gdzieś w każdym razie na dno oceanu. To jest też jakaś tajna misja, więc też nie znamy do końca szczegółów. Natomiast dzieje się coś strasznego, to znaczy łódź podwodna psuje się w jakimś stopniu i ona wraca dopiero po bardzo, bardzo długim czasie na powierzchnię, po zdecydowanie dłuższym niż było to przewidziane. A druga perspektywa to jest perspektywa jej żony. Żony, która no, czeka i właściwie nie wie, co się stanie, bo nie ma kontaktu z Lią, która jest pod wodą. Nie może się z nią w żaden sposób skontaktować. Nie wie, czy ona żyje, nie wie, jak się czuje. I kiedy nagle Lia wraca do jej życia, jest w tym coś dziwnego, ponieważ po pierwsze ona wraca zmieniona. No trudno, żeby nie wróciła zmieniona, kiedy spędziła parę miesięcy pod wodą, nie wiedząc, czy wyjdzie z tego żywo. Natomiast z drugiej strony no, widać, że się zmieniła, widać, że coś jest z nią nie tak, ale nie wiadomo właściwie co. Miri, jej żona, nie jest w stanie stwierdzić tego, co się w niej zmieniło, ale widzi, że coś ewidentnie jest nie tak. I my to wszystko obserwujemy właśnie jak przez taką szybę. Nie wiemy dokładnie, co się stało, natomiast śledzimy tę próbę powrotu do normalności i do życia sprzed tej misji podmorskiej. Czy to się uda, czy nie? No nie będę Wam tutaj oczywiście zdradzać, natomiast według mnie nie jest to o tyle historia, która jest horrorem i którą należy właśnie odczytywać w taki sposób
dosłowny, tylko ona dla mnie może mieć mnóstwo znaczeń i właśnie takie metaforyczne znaczenie, czym może być, wiecie, takie zastanowienie się nad tym, czym ten ocean i to zniknięcie pod wodą mogło być dla Lii, jak możemy to interpretować, dla mnie to ma o wiele ciekawszy wymiar i ja chcę czytać tę książkę właśnie w ten sposób, bardziej taki metaforyczny i wydaje mi się, że ona znacznie wtedy zyskuje na wartości, nabiera takiej nomen omen głębi wtedy, także bardzo, bardzo polecam właśnie czytanie tej książki w takim kluczu i zastanowienia się nad tym, czym ten ocean, czego metaforą on może być. Nie będę Wam może tutaj zdradzać swoich interpretacji, żeby Wam nie spoilerować, żebyście też mogli ewentualnie podejść do tej historii z otwartą głową, ale naprawdę było to całkiem ciekawe doświadczenie literackie. Kolejna książka i to jest właśnie ta, która też w jakimś stopniu dla mnie nawiązuje do serialu Reniferek. To Dobry materiał Dolly Alderton. To jest książka, która jest w ostatnim czasie bardzo popularna. To jest taka kolorowa okładka, tutaj na pewno ją obok wkleiłam, ponieważ czytałam ją na Legimi, zanim jeszcze wydawnictwo poznańskie się wycofało. To jest historia mężczyzny, który rozstaje się ze swoją wieloletnią dziewczyną po chyba 4 czy 5 latach związku. To już był na tyle poważny związek, że oni ze sobą mieszkali, mieli wspólne konto bankowe, planowali gdzieś tam wspólną przyszłość. To są też osoby po 30, także też nie jest to już taka dziecięca, nastoletnia miłość, tylko już poważny związek dwojga dorosłych ludzi. No ale niestety się rozstają i właściwie nie wiadomo dlaczego, to znaczy partnerka tego mężczyzny mówi, że tłumaczy to, że po prostu to już się wypaliło, że oni oboje są na takim etapie, że już nic do siebie nie czują. Co nie jest prawdą z perspektywy tego mężczyzny, bo właśnie całą tę historię poznajemy z perspektywy głównego bohatera, Andy'ego. No i to właśnie Andy pokazuje nam cały ten proces radzenia sobie z rozstaniem. To jest właśnie też taka próba zrozumienia tego, co się stało, bo on nie rozumie, dlaczego się rozstali. On nadal kocha swoją byłą partnerkę, chciałby z nią być, nie chciał tego rozstania, to była wyłącznie jej decyzja. I o ile zanos tej książki jest naprawdę ciekawy i fajnie, że autorka tutaj obrała perspektywę mężczyzny, co jest dosyć oryginalne, wydaje mi się, bo jednak zazwyczaj w tego typu historiach mamy szansę poznać perspektywę kobiety. O tyle Andy jako bohater jest dla mnie absolutnie nie do polubienia. Przez całą książkę miałam taki second hand embarrassment, jeżeli chodzi o tego bohatera, to znaczy wszystkie jego decyzje, wszystkie jego żarty, bo właśnie ten główny motyw tutaj to jest fakt, że Andy jest stand-uperem i ma swoje programy, wygłasza gdzieś tam te swoje programy, ale te żarty są tak nieśmieszne i tak żenujące i właśnie dokładnie to samo było w Reniferku. Tam główny bohater też był stand-uperem i też te jego żarty były strasznie nieśmieszne. No i właśnie przez całą tą książkę miałam takie poczucie, że czuję się zażenowana w imieniu tego bohatera i nie byłam w stanie go polubić i nie byłam w stanie też po prostu polubić tej książki z tego względu. Nawet nie dlatego, że nie polubiłam bohatera, tylko dlatego, że po prostu czułam się taka zażenowana. Także nie była to książka dla mnie, ale wiem, że wielu osobom się bardzo podoba, także być może Wam też się spodoba. Dla mnie niestety nie było to nic ciekawego. Później ściągnęłam z półki tę oto cegiełkę i przeczytałam ostatnie opowiadanie, ostatni reportaż Hanny Kral i ono ma tytuł Biała Maria. I przyznam Wam się teraz do czegoś bardzo głupiego. Sięgnęłam akurat po to opowiadanie tylko dlatego, że Biała Maria to jest też nazwa takiego słynnego zestawu porcelany Rosenthala. Nie wiem, czy znacie, to jest taka porcelana, która mi się bardzo podoba, ja sobie czasem ją oglądam. Wiem, że nigdy jej nie kupię, bo jest absurdalnie droga, natomiast lubię sobie czasem pooglądać ładne rzeczy w internecie. I już w pierwszym zdaniu okazało się, że to opowiadanie nazywa się Biała Maria właśnie dokładnie z tego powodu. To znaczy, to jest bezpośrednie nawiązanie właśnie do tej porcelany. Byłam w szoku, bo w ogóle jakby nie wiedziałam, w sensie widziałam powiązanie, no bo tak nazywa się ta porcelana, ale nie sądziłam, że autorka właśnie dlatego tak nazwała swoje opowiadanie. Natomiast jeżeli chodzi o sam reportaż, to jest taki bardzo chaotyczny, bardzo pourywany, wielowątkowy reportaż dotyczący oczywiście II wojny światowej, czasów powojennych, sytuacji Żydów w czasie wojny i po wojnie. Wszystko to, z czego słynie Hanna Kral. Natomiast ciężko mi tę książkę oceniać, ponieważ ona jest bardzo właśnie chaotyczna i pourywana, a jednocześnie jest takim bezpośrednim nawiązaniem do Dekalogu 8 Krzysztofa Kieślowskiego i to chyba nawet tutaj jest też jakoś na pierwszej stronie powiedziane, że to jest właśnie nawiązanie do tego. Ja niestety tego filmu nie widziałam, więc też no, ciężko było mi po prostu odnaleźć te nawiązania i gdzieś tam w pełni je zrozumieć. Dlatego ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Nie powiem oczywiście, że jest to zły reportaż, bo absolutnie nie jest. Natomiast jest bardzo poszatkowany, bardzo taki wybiórczy. Trzeba się bardzo skupić, żeby zrozumieć, co się tutaj dzieje i też być w stanie właśnie znaleźć chyba te nawiązania. Nie wiem, jak zmienia się odbiór i percepcja tego reportażu w momencie, gdy znamy Dekalog 8. Natomiast no, ja nie byłam w stanie wyciągnąć tego reportażu, wydaje mi się, wszystkiego, co mogłam. I ostatnia książka, którą przeczytałam w tym czasie, to również reportaż i była to Tragedia na Przełęczy Diatłowa.
To jest taka historia też, o której słyszałam już bardzo dużo, ale właściwie żadnych konkretów. I reportaż, o którym też słyszałam sporo, głównie pozytywnych rzeczy, dlatego byłam bardzo ciekawa, w końcu po niego sięgnęłam. Tak w skrócie, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to jest to historia chyba dziewiątki czy dziesiątki studentów, którzy w 1959 roku, zdaje się, wybrali się w góry Ural, żeby zdobyć szczyt, którego nazwy niestety już teraz nie pamiętam. Natomiast oni nigdy na ten szczyt nie dotarli, ponieważ zginęli tragicznie właśnie na tej przełęczy Djatłowa, która swoją drogą chyba jest nazwana od nazwiska jednego z uczestników tej wyprawy. I ta śmierć była bardzo zagadkowa, ponieważ oni zostali znalezieni w momencie, kiedy widać było, że pospiesznie opuścili namioty, bez odpowiedniego obuwia, odzieży i po prostu przemarzli na śmierć. Główną przyczyną ich śmierci była hipotermia. Natomiast nie wszystkich, jak później po latach się okazało w sekcji zwłok. No i właśnie ta ich taka tajemnicza, nie do końca wyjaśniona śmierć była przyczynkiem do powstawania najróżniejszych teorii spiskowych, które autorka tutaj nam po kolei przedstawia i tłumaczy też, skąd one się wzięły, na czym polegają. I też może, żeby nie zdradzać Wam takich szczegółów do końca, na czym te teorie polegają, to powiedzmy, że one dzielą się na takie naturalne przyczyny, to znaczy rzeczy typu lawiny, jakieś osuwiska, rzeczy związane po prostu z naturą, jak i na takie rzeczy związane z państwem, z wojskiem, ponieważ pamiętajmy, że to są lata 50., 60., silny komunizm. Zresztą to wszystko dzieje się w ZSRR, więc wiemy, jak tam działa też taki aparat państwowy. Sekcje zwłok i wszystkie informacje dotyczące właśnie śmierci tych osób, dostęp do tych informacji był bardzo utrudniony, również dla ich rodzin, dla osób, które po prostu chciały się dowiedzieć, jak zginęli ich najbliżsi. Także tutaj autorka bardzo dobrze przedstawia też cały właśnie ten mechanizm państwa komunistycznego. Ale w ogóle ciekawe jest to, że ta historia wypłynęła ponownie całkiem niedawno, chyba jakoś w latach 2016 czy 17. I obecnie panujący prezydent Rosji, którego imienia tutaj nie będziemy wymawiać, również ostatecznie stwierdził, że przyczyną tej tragedii były kwestie naturalne. Tam chyba zostało uznane, że spadła lawina, co nie znajduje do końca potwierdzenia w różnych takich naukowych badaniach i analizach tego miejsca. Natomiast myślę, że prawdę nie dowiemy się nigdy. Jest to bardzo ciekawe właśnie pod kątem tego, jak działa ZSRR i jak zataja pewne informacje. Także jest to bardzo ciekawy reportaż, ale słyszałam, że dla osób, które nie mają za bardzo pojęcia na ten temat, które nie mają takich podstawowych informacji, ja nie miałam, więc naprawdę dowiedziałam się z niego dużo. Natomiast jeżeli macie już jakąś wiedzę w tym temacie, to podobno tutaj nie znajdziecie nic nowego. To, co ja bym powiedziała na minus, jeżeli chodzi o tę książkę, to wydaje mi się, że momentami autorka za bardzo schodzi na takie kwestie biograficzne uczestników tej wyprawy. One są oczywiście bardzo ważne, ponieważ niektórzy z nich mieli powiązania polityczne właśnie, więc to są, niektóre te kwestie są bardzo ważne, ale wydaje mi się, że momentami zabrakło jakiejś takiej równowagi i jednak za mało było o samej tej tragedii, o jej możliwych przyczynach, o tym, jak do tego doszło, a jednak za bardzo autorka skupiła się właśnie na życiorysach tych osób, za głęboko w nie wchodziła. Ale całościowo jest to naprawdę bardzo ciekawy reportaż, więc jeżeli Was to interesuje, a nie macie zbyt wielkiego pojęcia na ten temat, to polecam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki, które przeczytałam w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Dajcie koniecznie znać, co Wy dobrego czytaliście w tym czasie, co czytacie teraz i jeszcze raz, jeżeli macie jakąś taką naprawdę super, mega wciągającą książkę do polecenia, to dajcie proszę znać w komentarzu. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję, że już nie po takiej przerwie. Cześć!